Witam Państwa w siedzibie 2M Klinik. Jestem współwłaścicielem tej kliniki, nazywam się Maciej Kisiel. Drugim właścicielem jest moja żona Małgorzata Konon-Kisiel. Stworzyliśmy tą klinikę z myślą o potrzebach pacjentów naszej społeczności. Jest to nowe, wielospecjalistyczne centrum medyczne przeznaczone na Państwa potrzeby. Naszymi gałęziami głównymi rozwoju będą oczywiście diagnostyki, konsultacje oraz zabiegi, a także leczenie niezabiegowe naszych pacjentów, ale także wszelkie akcje edukacyjne i profilaktyczne, jak również szkolenia dla lekarzy z całej Polski. Chcieliśmy Państwu zaoferować na starcie naszej kliniki badania profilaktyczne bezpłatne i już w lipcu ruszamy z wielką akcją badania w kierunku potencjalnego raka prostaty. Rak stercza jest w naszym województwie u mężczyzn najgłówniejszą przyczyną umieralności, jeżeli chodzi o nowotwory, a więc serdecznie zapraszamy. Warto się zbadać, ten nowotwór można leczyć, wcześnie wykryty nie rzutuje na Państwa życie, ani na jego długość, ani na jego jakość. Będziecie Państwo informowani i w mediach, oczywiście w Radiu Biper, ale także na naszym fanpage'u, a także w prasie i będziemy drukować plakaty, a więc znajdźcie nas, zapraszamy, naprawdę warto się zbadać. Nie jest to bolesne i jest to bezpłatne. Ruszamy również z warsztatami dla lekarzy, będziemy wykonywać biopsje fuzyjne dla pacjentów, u których podejrzewamy już raka stercza. I tu również dla pacjentów oferujemy dużą korzyść, ponieważ taka biopsja przy okazji tych warsztatów będzie ponad 4-krotnie tańsza niż zwykle musicie Państwo zapłacić na rynku w Polsce. Tych miejsc jest niewiele stosunkowo, które wykonują tego rodzaju biopsje, ale jednym z nich będzie nasze centrum. W naszym centrum z myślą o Państwa potrzebach pracują bardzo uznani specjaliści, zarówno z naszego regionu, ale też spoza naszego regionu, między innymi endokrynolodzy, czy pani doktor Anna Ostrowska-Nieścieruk, czy pani doktor Agnieszka Kawałko. Pierwsza z nich to uznana lekarka z Białegostoku, druga z nich z Zamościa. Będziemy rozszerzać tę współpracę. Współpracujemy z chirurgami naczyniowymi, z chirurgami onkologami, z onkologiem, hematologiem. Mamy również w swojej ofercie medycynę podróży, oczywiście medycynę estetyczną. I to jest oferta nie tylko dla pań, ale również dla panów coraz częściej. Jest możliwość skorzystania z opieki proktologa, także bardzo szeroka oferta i myślę, że te branże, które będą potrzebne Państwu, będziemy jeszcze uzupełniać, prowadzimy rozmowy z innymi fachowcami. My stawiamy na jakość, w związku z tym współpracujemy z najlepszymi specjalistami na naszym rynku i serdecznie zapraszamy do ich usług. Będziecie Państwo informowani o kolejnych etapach naszych akcji profilaktycznych z różnych dziedzin. Planujemy takie akcje z dziedziny chirurgii chorób naczyń. Też będziecie mogli Państwo skorzystać z bezpłatnej konsultacji lekarzy chirurgów naczyniowych, tak aby zapobiec rozwojowi tych cywilizacyjnych chorób związanych z układem naczyniowym i w dobrym zdrowiu razem z rodziną cieszyć się z nami rozwojem regionu.